Rafał, czytaj, Rafael versus GML. 3-4. No i zaczyna Rafael. Yo, yo. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Jego panna poszła do urzędu, jadę ziomy. No i tam zaliczyła spis krowy. No i to jest proste, jadę z gejem. Ta twoja morda to tylko nosiciele. No i to jest proste, ja pierdolę morda. No bo kiedy sobie wchodzę, tak tu wygląda. No i to jest proste, gram na pętli. Wszystkie jego pancze to tylko spisek treści. No i elo, no bo kiedy sobie wchodzę, jesteś sierą. Ciągle kręci się wokół mnie ten ziomal. To jest teoria, oj nie, dobra, zjebałem to, chuj tam, haha. Ło, zajebiście, kiedy sobie wchodzę, no to jadę śliczne. A ty jesteś zdrowy umysłowo w Słodziomie. Tylko tak, nie, kurwa, dobra, chuj to. Temacik? Okej. Po pierwsze nie jestem tobą, tylko GML-em. Po pierwsze to ciebie tutaj serce zdzielę. No i mogę się pojąkać z tym cwelem. No a ty się wypierdalasz na bitach, po chuj to ścielesz. No i widzisz tutaj, cisnę freestyle. Po tym pojadę na wakacje i tak posepiskam. Na wakacje, kurwa, no skill, jak i Piotr. To major Suchodolski. No i daje Mendo skill, a tak naprawdę to jego syn. No i wiadomo, że tutaj w wersach tak wtrącam. Na niepoznaki wziął więźnia na ojca. No bo patrzajmy są od lat, a ty tu będziesz skazany na Shawshank. No i wiadomo, wersem boli, to nie ucieczka z więzienia. Giemek tego nie spierdoli. No i wiadomo, ty tu wiesz, co to MC, co się kurwa kupi, co drugi wers. Yo, dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Ja wziąłem ojca za więźnia, za Rymie, a ty prostytutkę za dziewczynę. No i to jest proste, jadę nara. Ja ta dziewczyna, taka matka. No i to jest proste, morda, major Suchodolski i kapitan Bomba. Jadę głupki, wypierdalaj na galaktykę, kurwic. Pojedziesz na wakacje, zajebiście, ziomuś. Tanio są bilety do Białego Stoku. Jadę piczy, robił minetę na interchipy. No i to jest proste. Jadę, ziomuś, twoja morda ma nierówne koleje losu. No i to jest proste, spoko, baranie. Ten chromosom to losowanie. Okej. Mam dziewczynę prostytutkę, żonę Rafi Pisto, a twoja panna jest Rafi Rindą. No i wiadomo, daje traki zaraz, a może jego panna to Rafi Lala. No i widzisz, tutaj właśnie cisnę to. No i tak tu się pokazuje flow. No i wiadomo, że majora Suchodolskiego przysłałem. Dlaczego, ziomal? Jak przegra, przyślę jeszcze Konona. No i wiadomo, w typie zaraz i nie będziesz miał się o co przypierdalać. No i wiadomo, że typu to jest Rafi i nawijać płynnie nie potrafi. I mu się teraz w pierdol trafi. Jesteś gejem, weź wypierdol z szafy. To jest typie freestyle, wypierdol z szafy i się przyznaj. No i wiadomo, typku to wersy w pizdu. Jeden umie rapować, drugi coś rzuca po kresce w kiblu. No i wiadomo, typku to, a ja postawię na nim tutaj kreskę wciąż. Yo. Dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Jaki major Suchodolski, zamknij mordę mało. On wali nitro, Maja Staśko. No, a twoja kurwa morda na braga, to mnie bardziej wkurwia niż nieraz. A tacy on to zwykłe kondony, to ofiary gwałtu Maja Staśko broni. No i wiadomo, panczem trąba, brora uwolnić, Paweł Bomba. On to ofiara gwałtu, jadę z Felem i Maksymę, GML DBT.
Yo, no i to jest proste, jadę z rapsem. Nieważne, ruchał cię ten czy tamten. Ja to ofiara gwałtu, to była nędza. On to ofiara na tacy księdza. No i ciągle się mota ze ścierwem, a w tej walce to wciąga ze srebrnej. Ja na tacy księdza jadę zioma. Twoja panna jest biedna, bo jest uboga. Yo, 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 yo. A ty ze mną wygrasz na bicie, jak islamista skrzyżuje rękawice. Ona na tacy księdza i to jest suka, a on na kolanach przy lasce biskupa. No i tutaj panczy rzucę, a dupę ci otwierał papież kluczem. Ale dobrze, że wylił. Ale dobrze, że wylecił bipolara ten menel. I już nie jest w DM2L. Yo, 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 no i to jest proste. Łaku, spoko, twoja panna mi robi Francuz mordą. Chłopcze, napad, DM2L było po 4 latach. No i wiadomo, dupie werset. Tak samo jak w twojej pannie byłem wcześniej. Yo, no, no i to jest proste, to jest... rozwalać. No i teraz Malik sprzątana. Ej, no i to jest proste, leścią. W Białymstoku nie umiecie liczyć do 6. No i to jest proste, jadę człenia. Punkt widzenia zależy od punktu kreślenia. Ojejku, nie wiem, czy kminisz rap w niebie. Ty liczysz na kolegów, ja liczę na ciebie. My na siebie cisnę teraz. No i wiadomo, że to wygrana GML-a. Wow! Zróbcie jakiś hałas dla tego półfinału! Ale to był jakiś hałas, a wy macie zrobić jakiś hałas! Zdecydowanie lepiej, dlatego zapytam was, czy w tej walce lepszy był Rafi? Czy może jednak GML? Ostateczna decyzja i tak należy do jury, dlatego wasza lewa ręka GML, prawa ręka Rafi. Raz, dwa, 3 i mamy dogryweczkę. Dwa razy po 30. Kmieciu, wymyśl im temat. Jury ja już mam było. Temat im wybrać? No? No do chuja. No jury wybierało, no to ciężkie teraz ciężkie brzemię, ciężkie brzemię. Prosty temat. Kurwa. Ostatnio wyszedł taki nowy kawałek, Aniele 2. Jakie masz dziś plany? To jest wasz temat. Jakie masz dziś plany? Odwrócona kolejność. Który z was zaczyna? Albo plamy! To teraz Rafael zaczyna. GML zaczynam. Okej. Okej. Okej, 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 okej. Jakie mam plany? Rzucić dziś wers, a razu po tej walce chuja nie! Yeah! No i widzisz, to jest follow-up, to jest właśnie ta białostocka szkoła. To jest skrzyżowanie kurwy i Menela, to jest skrzyżowanie kurwy i Ćpuna, to jest skrzyżowanie prosto do Monaru, to jest punchline, który tutaj tak fruwa. To jest właśnie duma i męstwo, to skrzyżowane Peja i Eldo. To właśnie daje wersa gdzieś pierdol, tylko słowo, tylko zwycięstwo. Yo! Właśnie to cipo, a ty się je naćpasz szmatą na friko. No i to jest proste, jadę w opcji, skrzyżowanie dolna i patologii. Jadę piczy, normalny dzień w brodnicy. Nara, no bo kiedy sobie wchodzę, jadę tu na Braga. No i to jest proste, jadę głowo, GML-a rozpierdala planowo. No i wiesz, no bo kiedy sobie wchudzę, rzucę Rafi wers. No i to jest proste, rzucę Rafi wers. Według planu, architekt. Jadę ślicznie, twoja morda nie wygląda architektonicznie. Okej, okay. Elo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Wbijam przy sobie ze zwrotą pięknie. To są pisanki, a to są werble. Ty nie rapujesz tu ewidentnie i na dodatek jest konfidentem. No i wiadomo, w wersach ta rzeźnia. Sprzedam ziomka i będzie kreska. Tak wygląda Rafiego imprezka. I się kurwo tutaj weź już nie zesraj. No bo ty nie umiesz rapować. No i jesteś nikim, taka prawda ziomal. No i wiadomo, w rapy na rymach jest mądry, bo dzisiaj go manu nie zapina. Proponuję krzesło Lublina, bo pojechał do Lublina. No i wiadomo, mówię to bijacz, ja rapuję lepiej, to nie moja wina. On pojechał do Lublina, racja brat, wygrasz jak rzucisz one punch.
No i elo, no bo sobie piszą, tutaj jesteś ścierą. No i to jest proste, to jest akcja. Rafi to Mohamed, aliteracja. Jadę w pętli, no bo kiedy sobie wchodzę, gram tu na wersy. Mike Tyson cię ruchał na pętli, aż ci biegły bokserki. Cioto, no bo kiedy sobie wchodzę, lecę jak mołotów. Jaki ty jesteś chujowy na skillsie. Oddałem pół wejścia, mieliśmy dogrywkę. Pedale, real talk boli najbardziej. Dobra, i teraz pytanie do was. Czy w dogrywce i tylko w dogrywce lepszy był GML? Czy może jednak Rafi? Publika się wypowiedziała, zapraszam cię tutaj. I prosimy was, wasza lewa ręka GML, prawa ręka Rafi. 3, 4. No, kurwa dogrywka. No dobra, okej, okay, niech będzie ostatnia dogrywka. To samo, kurwa, teraz po 30 na siatkówce tej. Temat. Cztery po cztery z bitem. Bez bitu, kurwa, bet tu polskulowemu, no stary. Stary, zobacz jak to wybrzmi. Cztery po cztery z bitem. Przepraszam, ja bym chciał, żeby się wypowiedział tutaj najbardziej, najstarszy, kurwa, z jurorów. Kmieciu, zgadzam się z tobą. Dogrywka bez bitu. Cztery po cztery. Na wspólny temat. Dziękuję, dobranoc. Yo. Wasz wspólny temat to droga do zwycięstwa. Zobaczycie, to brzmiewa, kurwa, ja nie mam... Yo, yo, yo. Każdy bez ma każde słowo. Yo, yo, yo. Droga do zwycięstwa, tak? Dobra, dobra. Dobra, dobra. Jaka droga do zwycięstwa, ja cię pojadę, baranie. Zmarszczki na twojej mordzie już mają skrzyżowanie. Yo, a twoja panna tak ciągle ruchana w dupę ziomuś, że nad kością ogonową ma już znak stopu. Okej. Okej. Poznań jest twoją twierdzą, wciągasz kreski, dlatego masz zacierz. Ojca dwóch córek się nie wkurwia, frankasu! O, zajebiste pieniądze! Się nie spierdalaj, kurwo, masz lipę! Mówię tobie, patukę, jakim paniszę! Oj, bardzo przepraszam na lupach, już nie mogłem tej tępej kurwy po prostu słuchać. Yo, no i to jest proste, Franka styl, jadę ziomik! Ta styl, no to klękaj, zamek od spodni! Nie możesz słuchać kurwy! No i cześć! Wpierdalaj stopery do swoich uszu w czasie swoich wejść. No i wiadomo, typku, to jest hardcore miazga i się w końcu, kurwa, szmato zatkaj. Ja wpierdolę stopery do uszu na pętlach. Ty wpierdol stoperan i się nie zesraj. Yo, 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 a tak ciągle przegrywasz z czasem, baranie, że już ci zrobił stoper ranę. Zjem cały laksygen świata i cię w braga zjebie, żeby móc jeszcze bardziej srać na ciebie. No i cisnę tutaj właśnie na spontanie. Gówno na gówno dopasowanie. Ja zjem cały laksygen obok tego łaka i będę przypominał jego brata bliźniaka. Jadę kolego, a twoja matka to bliźniak z rodu jednojajowego. Ja jestem zdrowy, on wysuszony. To zrobił tobie, typie, temat. Jeżeli zjesz laksygen, zdechniesz z wycieńczenia. Ja co tydzień na siłowni się katuję martwym ciągiem. Ty ten paruro w nekropolii martwym ciągniesz. Wow, zajebiste w chuj, stary, przekot wers. Widzieliście? On mówi, że jest zdrowy, ja mam te kminy. On jest zdrowy, widzicie, jakie odpierdala miny? Yo, no i to jest proste. Jadę tutaj z chujem. Twoja matka mi wysyła foto. Zawsze z dzióbkiem. Ja odpierdalam miny, nakurwiam tutaj rymem non-stop. Ty swoje miny niczym kret rozbrajasz na Ukrainie mordą.
No i tak tutaj właśnie Werschama zszedł, Jarosław Kret, to jest zjeb, skończył padać śnieg. Okej. Chciałbym was zapytać, sprawa będzie bardzo fajna, czy ta poezja dla was była aktualna? I zapytam tego konkretnego cfela, czy dla ciebie była lepsza poezja GML-a? Czy może jednak mój naćpany kolego, trafiły do ciebie wersety Rafiego? To jak Słowacki i Mickiewicz rozwiązać musimy teraz. Niech jury się wykaże, jak wykazało się nieraz. Także po lewej jest ormiański kutas, a po prawej białystocka suka. Tej kurwa do choroszczy wypierdalaj! Dobra, kurwa! Raz, dwa, trzy, Rafa! To i to! Ale zróbcie przejebany hałas do GML-a! No właśnie. To są kurwa już zajebiste walki.